wzbudzających się szeregów krzyżackich wzmagał chęć odpłacenia krzywd, niezabliźnionych ran odwiecznemu wrogowi. Krzyżacy wnet zostali odrzuceni od działu na bezmała staje. Wielki mistrz pruski Ulryk zauważył, że toczy się zawzięta i niebezpieczna walka, a jego artyleria w tył odrzucona. Przerzucił swoje wyborowe chówce na prawe skrzydło. Oczom Litwinów ukazały się ciężko zbrojne chówce krzyżackie, które ku nim stawały. Z miejsca, na którym stał Jagiełło, widać było z jednej strony walkę upartą, z drugiej klęskę mogącą za sobą pociągnąć niepowetowane straty. Męstwa i nadziei nawet Jagiełłę, ufającemu w pomoc Bożą, zabrakło. Zakon zdawał się odnosić zwycięstwo. Chówce jego wybiegły za Litwą, okonały już wojsko. Trwoga ogarnęła tych, co przy królu stali. W zażartej walce Litwini nie wytrzymali ataków krzyżaków. Różno książę Witold usiłował powstrzymać uciekających Litwinów biczem i potężnym krzykiem. Trwają spory, czy był to nieudany, zaplanowany manewr, zapożyczony od Tatarów, czy też może paniczna ucieczka. Faktem jest, że uciekający Litwini nie pociągnęli za sobą znacznej ilości krzyżaków. Nie związali ich też w walce, co stworzyło realne zagrożenie dla prawego skrzydła polskiego. Jedynie smoleńszczanie pod wodzą brata króla Władysława Jagiełły dotrzymywali kroku krzyżaków, dając czas polskim chówcom na przegrupowanie. Dzięki ich męstwu i ofiarom kryzys został zażegnany, a wojska Jagiełłowe mogły kontynuować drogę zwycięstwa.